Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie. Dzisiaj taki temat z ciekawostek, mianowicie o sprawie, która wynikła w ostatnim czasie o napełnianiu klimatyzacji LPG albo gazem płynnym, propanem, butanem. Już różne można przeczytać, powiedzmy, informacje na ten temat. Jak Polak potrafi zmniejszyć koszty eksploatacji klimatyzacji? Ogólnie można przyjąć, że gaz w klimatyzacji pełni rolę oczywiście chłodniczą, jak i z dodatkiem oleju smarującego, konserwujący system cały, czyli przewody, sprężarkę, kompresor. Czy można napełniać inną? Na pewno ta mieszanina, która jest, jest to też mieszanina gazów. Są jakieś badania, gdzie napełniali, o dziwo, z tego co można przeczytać, powiedzmy, na różnych portalach, czy jakiś, powiedzmy, nawet się zajął jakiś tam instytut tym, że dosyć dobrze sprawdzałby się dwutlenek węgla w instalacjach gazu, w instalacjach właśnie klimatyzacji samochodu. Także nie jest to nic dziwnego, że ludzie poszukują, powiedzmy, jakichś tam alternatyw, powiedzmy, przy drożejącym napełnianiu właśnie instalacji klimatyzacji w samochodzie. To wszystko jednak sprowadza się właściwie do właściwości fizykochemicznych tego gazu, który jest w układzie. Czyli w zależności od tego, co jest w składzie, inne jest ciśnienie skraplania, parowania, inna jest temperatura skraplania, parowania. To wszystko. Oczywiście są jakieś próby tam badawcze. Być może gaz, powiedzmy LPG, czy to propan, sprawdza się, powiedzmy, gdzieś, gdzie jest ten rejon temperatur stałych, powiedzmy, nie tak jak u nas, że jest latem, powiedzmy, upał, zimą są minusowe temperatury. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na rozszerzalność także temperaturową danych gazów, które są, powiedzmy, znajdą się w układzie właśnie klimatyzacji. Co za tym idzie, mogą zniszczyć czy to przewody klimatyzacji, czy sam kompresor. Także ja bym tu podchodził z dużą ostrożnością do ładowania, powiedzmy, gazu innego niż, powiedzmy, napełnianie innym gazem niż ten, który jest zalecany przez producenta, czyli ten czynnik R101, 2, 3, 4 albo R134, albo ten nowy Y1, 2, 3, 4 bodajże, z tego co pamiętam. Także te ceny tych dwóch gazów praktycznie powoli się równają. Pewnie jest to spowodowane tym, że dużo ludzi przerabiało te nowe, powiedzmy, instalacje, także tam z tego co wiem, to wystarczy zmienić tylko zaworki bodajże, a cały układ zostaje ten sam. Także na pewno każdy, szczególnie w starszych samochodach, będzie kombinował, powiedzmy, żeby ten koszt obsługi klimatyzacji zmniejszyć, ale ja bym tu, że tak powiem, nie szukał oszczędności tam, gdzie raczej powinniśmy zachować, powiedzmy, ostrożność, szczególnie gdzie gaz, powiedzmy, jakaś mieszanina czy coś, co spowoduje rozszczelnienie, może później doprowadzić do jakiegoś pożaru pod maską nam. Także ja raczej bym odradzał napełnianie właśnie tymi innymi gazami niż zalecane przez producenta. Właśnie z tego względu, że są to różne temperatury parowania, skraplania, różne ciśnienia, które pracują w całym układzie, także tutaj trzeba wziąć na to dużą poprawkę i zazwyczaj specjaliści czy jacyś, musiałoby to być zbadane faktycznie w laboratorium jakimś, jak taki układ się zachowuje w różnych temperaturach, powiedzmy. A tak to jest to prowizorka, samowolka, powiedzmy, coś takiego, jakbyśmy wlewali, nie wiem, do baku diesla, nie wiem, jakąś mieszankę, powiedzmy, nafty, nie wiem, oleju roślinnego. Oczywiście samochód pojedzie, będzie w miarę działać, ale nie wiadomo na jak długo i co się dzieje, powiedzmy, też z wnętrzem takiego silnika. Tak samo z układem klimatyzacji.
Z tego, co właśnie można przeczytać, to dosyć miał nawet testowany był bodajże dwutlenek węgla, który byłby dosyć tani właśnie w eksploatacji, ale w końcu się wycofano się z tego, nie wiem, może przez to, że byłby za tani po prostu i nikt by nie zarabiał na tym. Także to by było na tyle z takich ciekawostek odnośnie napełniania właśnie różnym gazem układów klimatyzacji. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrybowania kanału, oglądania następnych odcinków z cyklu Autokrytyk. Pozdrawiam.